Szanowni Państwo, to jest raport Fundacji Batorego, który kilka dni temu został opublikowany. Ten raport pokazuje, jak główne serwisy informacyjne relacjonowały w tej kampanii wydarzenia i udział poszczególnych komitetów wyborczych. A ten raport pokazuje, że najbardziej obiektywnie, w sposób najbardziej bezstronny, obiektywny, nie budzący wątpliwości, w kampanii relacjonowały wiadomości telewizji publicznej i główne serwisy telewizji publicznej. Za to chcielibyśmy serdecznie podziękować. To po raz, wydaje się, od wielu lat pierwszy telewizja publiczna stanęła na wysokości zadania, relacjonowała w sposób bezstronny w swoich głównych serwisach informacyjnych kampanię wyborczą. Miejmy nadzieję, że tak będzie w ostatnim tygodniu. Ten raport pokazuje również nierówne traktowanie ze strony innych stacji, innych serwisów kampanii wyborczej prowadzonej między innymi przez przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak nie powinno być. Żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie wszystkie media powinny w sposób równy traktować wszystkie podmioty polityczne i w sposób obiektywny, dochowując wszelkiej staranności, relacjonować wydarzenia kampanii wyborczej. My chcieliśmy w tym ostatnim tygodniu, na tej ostatniej prostej, podziękować mediom publicznym, dziennikarzom mediów publicznych za relacjonowanie tej kampanii, a także dziennikarzom wszystkich mediów, wszystkich stacji i prosić o dochowanie w tym ostatnim tygodniu wszelkiej staranności, aby wydarzenia z tego ostatniego tygodnia były relacjonowane w sposób rzetelny, bezstronny, obiektywny, nie budzący żadnej wątpliwości. Apelować o to, abyśmy nie ulegali emocjom. Apelujemy do wszystkich mediów, do wszystkich liderów opinii, do środowisk opiniotwórczych o to, abyśmy wszyscy nie ulegali emocjom i nie angażowali się w kampanię wyborczą. My wiemy, że nadchodzi trudny moment. Według wielu badań, także prowadzonych przez czy na zlecenie SLD, Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość niestety może wygrać te wybory. Ale w tym trudnym momencie musimy wszyscy wykazać się odpowiedzialnością i starać się zachować pełen obiektywizm, pełen dystans do wszystkich wydarzeń politycznych. W związku z tym chcielibyśmy prosić jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako kierownictwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej o ten ostatni tydzień, o to, aby on był bezstronny, o to, aby on był relacjonowany z dystansem, bez większej oceny emocjonalnej, aby polityka informacyjna czy informacja nie mieszała się z publicystyką. Wierzymy w to, że ten ostatni tydzień może trochę inaczej wyglądać. My ze swojej strony postaramy się zrobić wszystko, aby Państwo mieli jak najlepszy dostęp do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zagwarantować pełną otwartość informacyjną SLD i dostępność do przewodniczącego partii. Ale chcielibyśmy prosić przede wszystkim o to, abyście Państwo w ciągu tego ostatniego tygodnia powstrzymali emocje i aby wszystkie komitety wyborcze, wszystkie partie polityczne były na równi traktowane. O to prosimy i o to bardzo serdecznie apelujemy.